Minęło kilka miesięcy od ostatniego odcinka cyklicznego programu Gmina Przygodzice Inwestycja w Przyszłość. Pora na nową porcję informacji na temat życia gminy. W tym odcinku odwiedzimy m.in. 8. edycję popularnych Oskarów. Dowiemy się, jakie kryteria musieli spełnić uczniowie, by otrzymać stypendia wójta gminy Krzysztofa Rasiaka. Podejrzymy także, jakie plany względem antonińskiego ośrodka Lido ma gminny samorząd oraz pokażemy relacje z 13 targów rolno-ogrodniczych w Przygodzicach. Zapraszamy do oglądania. Z roku na rok takich osób przybywa. Mowa o mieszkańcach gminy Przygodzice, czynnie angażujących się w życie swoich sołectw oraz swojej małej ojczyzny. Od kilku lat ich zasługi honoruje się statuetkami oraz wyróżnieniami. W gminie Przygodzice to popularne Oskary, czyli nagrody za zaangażowanie na rzecz lokalnego samorządu. 21 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach rozdano je już po raz 8. Dzisiejszy wieczór, myślę, że to jest wieczór mieszkańców gminy Przygodzice, tych mieszkańców najbardziej aktywnych, których chce się chcieć, którzy podejmują inicjatywy, by nasza gmina była ładniejsza, lepiej zorganizowana. I myślę, że ważne jest to, że mamy takich ludzi, mamy problem, żeby wybierać, żeby nagradzać, czyli świadczy to o tym, że nasza gmina żyje, wśród nas są ludzie społecznie zaangażowani. Jest to bardzo ważne dla osób wyróżnionych, motywującym jest też to elementem dla tych wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej miejscowości, naszych miejscowości, naszej gminy. Kapituła ma na pewno trudny orzech do zgryzienia, składa się z wielu osób, no i jakoś sobie radzi, na pewno nie ma lekko. W tym roku do kapituły złożonej z członków Rady Gminy Przygodzice oraz wójta Krzysztofa Rasiaka trafiło aż 50 nominacji. Jej zadaniem było wyłonienie 7 zdobywców statuetek w następujących kategoriach: działalność społeczna, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne, stowarzyszenia i organizacje społeczne, działalność sportowa, działalność kulturalna, oświatowa, koła gospodyń wiejskich oraz firmy. Statuetkę otrzymuje pani Beata Bartosz. W takiej społeczności jednostka raczej nie ma szans cokolwiek zrobić, tutaj jest potrzebna większa grupa ludzi. No a w Jankowie wiadomo, wszystko działa prężnie i Rada Rodziców też się stara, także wspólnymi siłami zawsze coś można osiągnąć. No i obecnej Radzie Sołeckiej, bo od ponad roku, właśnie od ostatnich wyborów, jestem również w Radzie Sołeckiej. I tam jest również wspaniała grupa ludzi, z którymi się wspaniale współpracuje i właściwie dzięki nim można też dużo osiągnąć. Statuetkę otrzymuje zespół śpiewaczy Baryczanki. Śpiewamy w tej chwili repertuar taki, który praktycznie nie jest w Polsce grany, dlatego że próbujemy robić coś innego. Co do naszego dyrygenta, to naprawdę wykazuje dla nas, jako starszych pań, dużą cierpliwość, wyrozumiałość, ale wymaganie ma. Za działalność sportową dla pana Bogdana Janiaka. W końcu mnie dopadli i mówię, nie mogę tym razem odmówić, bo sukcesy są naprawdę duże i w zeszłym roku miałem mistrzynię i wicemistrzynię Polski LZS-u. Kasia Zimniak miała brązowy medal na Olimpiadzie Młodzieży. Statuetkę otrzymuje pan Andrzej Kolenda. Od początku, ponad 20 lat prowadzimy działalność i zawsze finansowałam, pomagałam do przedszkoli, ponieważ wnuk chodził i tak się utarło i cały czas sponsoruje. Statuetkę otrzymuje pani Marta Rzekiecka. Dużo się organizuje i wycieczek bardzo dużo organizowałyśmy, nie? Myślę, że na tym nie przestanę i pomogę tej nowej mojej przewodniczący, bo ja już skończyłam i będziemy nadal wycieczki organizować i współpracować. To daje satysfakcję? Tak, i robimy takie paczki jeszcze do tych starszych pań co drugi rok, no, które nie chodzą, a są członkiniami, trzeba im też tam trochę rozweselić, nie? W kategorii oświata statuetkę otrzymuje pan Paweł Tomaszewski. Myślę, że mogę się na coś przydać. Na pewno są tutaj na terenie trenerzy i pan Berkowski, prawda, i mamy wspaniałych zawodników. W tym roku medaliści Mistrzostw Polski. Statuetka trafia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bogufałów, Źródło Baryczy. Serdecznie gratuluję. Poprzedni rok dużo
dużo po prostu przyniósł w naszej miejscowości i wydaje mi się, że zasługa to jest dla wszystkich mieszkańców. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Lesie. Coraz trudniej zachęcać młodych. Jest to ochotnicze, co się wiąże z pracą, gdzie młodzi ochotnicy chcieliby uczestniczyć, ale kto pracuje, nie może. Prywatne zakłady nie zezwalają na to pracowników. No każdy, kto pracuje, ma pracować. Podczas uroczystej gali rozdano także 3 dodatkowe statuetki. Jedna z nich powędrowała do księdza Eugeniusza Krawczyka, proboszcza parafii Dębnica. Jeden człowiek niewiele może zrobić. Musi mieć zrozumienie i poparcie. Dziękuję tym, którzy zgłosili Dębnicę i moją osobę do tego wyróżnienia. 2 kolejne wyróżnienia specjalne otrzymali kolarka Katarzyna Pawłowska z Przygodzic oraz kickbokserka Kinga Kycia z Jankowa Przygodzkiego. Gala rozdania statuetek zawsze ma uroczysty charakter. Tym razem przegrywał Big Band Powiatu Ostrowskiego, a czas gościom umilały występy lokalnych wokalistów oraz tancerzy. Od początku tego roku mieszkańcy gminy Przygodzice mogą spać spokojnie. Od 1 stycznia w samym centrum Przygodzic stacjonuje karetka pogotowia ratunkowego wraz z personelem medycznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu czas dojazdu do pacjenta skrócił się nawet o połowę. W najdalszy zakątek gminy, czyli do Czarnego Lasu czy Hetmanowa, zespół ratowników może dojechać nie w 25, a nawet w kilkanaście minut. Jest to centralne miejsce dla stacjonowania i uwzględnialiśmy łatwość wyjazdu na drogę krajową numer 11 i połączenia z innymi miejscowościami. Myślę, że jest to optymalne miejsce. Oczywiście czas pokaże, czy to miejsce się sprawdziło. Decyzji pana wójta przystąpiliśmy odwrotnie do przygotowania pomieszczeń dla tego oddziału. Ile tych pomieszczeń przygotowano? Czyli są 2 pomieszczenia dyżurne, jest kuchnia i jest również kabina łazienkowa dla załogi. Pomieszczenia w budynku GS-u zaadoptowano po to, by zespół ratownictwa medycznego mógł stacjonować tutaj 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ratownicy zmieniają się na stanowisku co 12 godzin. Z dotychczasowych statystyk wynika, że interweniują średnio 2,5 razy dziennie. Od początku roku karetka wyjeżdżała już kilkaset razy. Zgłoszenie odbywa się w linii prostej 7 km stąd, odbywa się w CPR-ze, na stanowisku powiatowym, tam w Straży Pożarnej, tam siedzi nasz dyspozytor. Dyspozytor, tak jak rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat, musi z wielu wezwań przesiać te najważniejsze. No to jest kwestia założenia karty wyjazdowej, zebrania wywiadu, dobrego zebrania wywiadu. Decyduje o tym powiadomienie CPR-u nas tutaj albo drogą przez drukarkę, tego kolega wcześniej mówił, albo drogą telefoniczną. Także to jest kwestia kilku sekund, ubieramy się, schodzimy na dół i po prostu jedziemy. My dostajemy kartę w postaci papierowej oraz na terminal statusu w karetce, gdzie wyświetlane jest też, dokąd mamy jechać. Stamtąd wysyłamy informację zwrotną, że karetka wyjechała z miejsca tutaj stacjonowania, dojechała do pacjenta, przewozi go do szpitala lub jest wolna w szpitalu i wraca już do stacji. Wtedy dyspozytor może nas zadysponować na kolejną wizytę. Miejmy nadzieję, że tych reanimacji wypadków będzie jak najmniej, ale ta karetka właśnie tu służy po to, żeby i ta wypadkowość, która jest tutaj dość wysoka, no zakończyła się szybkim dojazdem, bo ten dojazd jest skrócony o połowę, żeby dojechać tutaj do Krajowej 11 mamy o połowę mniej czasu, mamy więcej czasu do działania, bo jest skrócony o połowę dojazd tutaj właśnie do tego wypadku, czy gdzieś tutaj na terenie gminy coś się dzieje. Karetka stacjonująca w Przygodzicach to karetka paramedyczna, czyli taka z podstawowym wyposażeniem potrzebnym w nagłych przypadkach. Podstacja ratownictwa nie jest punktem ambulatoryjnym i nie funkcjonuje jak ośrodek zdrowia, do którego można pójść, kiedy jesteśmy chorzy albo coś nam dolega. Jak na razie jedynym mankamentem nowej stacji jest brak zadaszenia dla karetki. Gmina planuje w najbliższej przyszłości postawić wiatę. Będzie ona zlokalizowana obok budynku GS-u i tam docelowo ma parkować ambulans. Godziny spędzone na nauce i treningach, olimpiady, konkursy, zawody oraz cała masa wyrzeczeń. Wreszcie wygórowane kryteria, którym sprostać mogli tylko najlepsi. W połowie marca w Przygodzicach rozdano stypendia wójta gminy Krzysztofa Rasiaka.
ochrzczone mianem Małych Nobli, co doskonale zobrazował występ grupy teatralnej Łzy Feniksa z Dębnicy. Uczniowie w sugestywny sposób pokazali historię życia wybitnej polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Rada Gminy podjęła uchwałę o wręczeniu stypendium wójta za znakomite wyniki w nauce, zachowaniu, osiągnięcia w sporcie, kulturze, sztuce. Nagrody wójta gminy Przygodzice są takimi szczególnymi wyróżnieniami dla szczególnych uczniów i ci uczniowie w moim przekonaniu to właśnie nasze diamenty, nasza przyszłość, która będzie rozsławiać imię gminy Przygodzice na całym świecie, mam nadzieję. Za darmo jednak nikt nic nie dostał, zanim najzdolniejsi uczniowie stanęli oko w oko z fundatorem stypendiów, wójtem Krzysztofem Rasiakiem, musieli spełnić dość wygórowane warunki, określone w regulaminie. Przede wszystkim średnio ocen powyżej 5 i wzorowe zachowanie. Jeżeli chodzi o stypendia sportowe, bo też takie mamy, 3 osoby otrzymają stypendia sportowe. Wyniki w nauce nie były głównym kryterium, była wzorowa ocena z zachowania i minimum medal na szczeblu wojewódzkim w sporcie. Wydaje mi się, że na tą ilość młodzieży, jaką mamy, 36 stypendystów przy tak wysokich kryteriach, to jest sporo. Spośród 36 stypendystów, 33 najlepszych uczniów w gminie Przygodzice otrzymało stypendium naukowe, zaś 3 sportowe. W sumie wyróżnienie otrzymało 18 gimnazjalistów i 18 uczniów szkół podstawowych. To jest bardzo ważny moment, bo właśnie te stypendia dają możliwość zauważenia tego ucznia, czyli jego pracy w szkole i docenienia tego, co robi. Jestem tym bardziej dumna, że nie dosyć, że dobrze się uczy, to dużo pomaga w domu, opiekuje się tą młodszą, no i sobie radzi. W przyszłości kim chcesz być? Chcę być nauczycielką, tak. Interesuję się przyrodą i WF-em, a szczególnie w ogóle wszystkie lubię przedmioty. Jestem bardzo szczęśliwym rodzicem razem z mężem. Jesteśmy bardzo dumni ze swojej córki, która dość dużo czasu poświęca nauce i cieszymy się z tych efektów bardzo. Zależy nam bardzo, żeby ta grupa była coraz większa. Prymusi oraz sportowcy otrzymali stypendia wójta dzięki uchwale Rady Gminy. Każdy uczeń szkoły podstawowej, który spełnia kryteria, może liczyć na jednorazowy zastrzyk finansowy w postaci do 300 zł. Dodatkowe kieszonkowe gimnazjalisty to kwota do 350 zł. Tym razem przyznano maksymalne wartości stypendiów. Kolejna edycja po 2 półroczu. Czasy swojej świetności Antoniński Ośrodek ma już dawno za sobą. Miejscem zachwycał się m.in. Fryderyk Chopin. O tym, że ośrodek był kiedyś oblegany, świadczą fotografie z początku XX wieku. W ziemi kaliskiej z 1993 roku także znaleźliśmy dowody na popularność tego miejsca, niegdyś nazywanego Płucami Południowej Wielkopolski i miejscem odpoczynku mieszkańców Dolnego Śląska. Z roku na rok było jednak coraz gorzej. Apogeum niepopularności ośrodka to ostatnie wakacje. I to nie tylko ze względu na deszczową pogodę. Nie od dziś wiadomo, że woda w tym akwenie nie należy do najczystszych. Cały ośrodek wypoczynkowy Lido ma wkrótce z brzydkiego kaczątka przemienić się w pięknego łabędzia. Gmina Przygodzice ma plan, jak postawić to miejsce na nogi. Mamy to szczęście należeć do obszaru zależnego od rybactwa i w związku z tym możemy aplikować o środki z programu operacyjnego ryby i w tym okresie jest to bardzo dobry program, który może rozwinąć nasze walory turystyczno-rekreacyjne naszej gminy. Wszystko za sprawą projektu pod nazwą Renowacja Kąpieliska Szperek, który zakłada odświeżenie wizerunku ośrodka Lido. To jest odmulenie tego dna stawu i umocnienie skarpy wzdłuż drogi krajowej nr 11, odbudowa pomostów i budowa fontanny na stawie. No i generalnie poprawienie jakości wody. Będą to pomosty podświetlane. Będzie też miejsce sumowania sprzętu wodnego do tych pomostów. Chcemy zająć się oczyszczeniem kanału dopływowego do stawu, żeby do stawu wpływała woda już czysta, którą będą tutaj już tolerować nasi wczasowicze czy mieszkańcy nie tylko z terenu gminy Przygodzice.
Po pierwszym etapie robót Lido ma wyglądać niezwykle okazale, co widać na zdjęciach projektowych. Osoba, która dotychczas dzierżawiła staw szperek i hodowała tam ryby, automatycznie otrzyma wypowiedzenie. Na tym gmina jednak nie poprzestaje. Opracowany został także projekt drugiego etapu przebudowy ośrodka wypoczynkowego w Antoninie. Wizualizację zaprezentowano na sesji Rady Gminy Przygodzice pod koniec marca. W ramach tego przedsięwzięcia ma powstać cała infrastruktura turystyczna. Promenada, która ma nawiązywać do czasów radziwiłłowskich. Boisko wielofunkcyjne, zaplecze tego boiska łącznie ze szatniami. Nowy magazyn sprzętu wodnego łącznie z sanitariatami, miejscem dla ratownika oraz tarasem widokowym. Nie ma co ukrywać, że takie plany zyskują przychylność nie tylko mieszkańców Antonina. Ośrodek wypoczynkowy Lido po raz kolejny może stać się turystyczną wizytówką całej gminy. Antonin jest tradycjami, jest mocno obstawiony, jak koncerty chopinowskie. No i nasz ośrodek od lat 70., jak kiedyś powiedzieli ładnie, że chce wrócić do lat 70., przyjść do Antonina, już należało mu się ta odbudowa. Wszyscy by chcieli właśnie spacerować wokół stawu i w takim kierunku zmierzamy, ale to wymaga czasu, zaangażowania dużych środków finansowych, no i wielu osób i instytucji, nawet z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad włącznie. Realizacja pierwszego projektu, czyli renowacji kąpieliska i oczyszczenie stawu szperek, rozpocznie się dopiero po wakacjach. To już jednak pewniak. Stale niepewna jest przyszłość drugiego projektu – pobudowanie całej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Gmina Przygodzice będzie musiała powalczyć z wieloma równie ciekawymi pomysłami innych samorządów i organizacji. Jej życie to ciągłe podróże do najdalszych zakątków świata oraz wielka pasja do roweru, a konkretnie ścigania się na torach. Katarzyna Pawłowska z Przygodzic, jedna z czołowych polskich kolarek torowych i szosowych, otrzymała na początku roku od wójta Krzysztofa Rasiaka stypendium, podobne do tych, na które zasłużyli sobie najzdolniejsi uczniowie w gminie. Bardzo się cieszymy z sukcesów Kasi Pawłowskiej. I w związku z tym, że jest mieszkanką gminy Przygodzice, to pośrednio też i promuje naszą gminę. My będziemy się starali też jej w tym pomagać. To jest jeden z elementów i promocji, i motywacji dla naszych młodych sportowców, którzy rozwijają swoje talenty na terenie gminy Przygodzice. Wtedy Kasia Pawłowska wróciła z udanych występów w Pucharach Świata. Najpierw w Kazachstanie, następnie w kolumbijskim Cali, a potem w stolicy Chin, Pekinie. Zapytana o kwalifikacje do letnich igrzysk olimpijskich, odpowiedziała, że szanse są iluzoryczne. Nadmieniła jednak, że dla niej najważniejszy będzie kolejny występ Mistrzostwa Świata w australijskim Melbourne. Musimy postawić wszystko na jedną kartę i po prostu pojechać dla siebie na swój wynik, jak to się mówi. W Melbourne Kasia faktycznie postawiła wszystko na jedną kartę. Zaowocowało to fantastycznym finiszem w wyścigu na 10 km, tak zwanym skreczu, i złotym medalem Mistrzostw Świata. Dzięki temu sukcesowi o kolarce z Przygodzic mówił cały świat. Był Andrzej Rosiewicz, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, a skoro mają najwięcej witaminy, to logiczne, że potrafią wspaniale kręcić i objeżdżać. Zdecydowanie najlepiej robi to Katarzyna Pawłowska, świeżo upieczona mistrzyni świata w kolarstwie torowym. To teraz uczcimy mistrzynię, jest mistrzyni świata, polska tak. Mistrzyni w... kolarstwie torowym, w konkurencji skreczu, czyli wyścigu na kreskę, tak można powiedzieć. A nie grubą kreskę. 22-letnia Katarzyna Pawłowska została dzisiaj w Melbourne mistrzynią świata w kolarstwie torowym. To jest pierwsza Polka w ogóle, która zdobywa złoty medal w kolarstwie. Już jako mistrzyni świata Katarzyna Pawłowska zawitała do progów swojej starej szkoły podstawowej. Tam wspólnie z lekkoatletą Adamem Kowalskim występowała w roli autorytetu i opowiadała o swojej pasji do kolarstwa. Powiedzcie mi proszę, kto tu jest mistrzem? Katarzyna Pawłowska. Katarzyna Pawłowska. To jest mistrzynią świata? Kasia! To jest mistrzynią świata? Kasia! Jaka Kasia? Pawłowska! Przygodzice Polska! Mam nadzieję, że sprawiłam radość tym dzieciaczkom, że mogły się ze mną zobaczyć i ze mną porozmawiać, i mam nadzieję, że jednocześnie zachęciłam do uprawiania sportu, bo jest to naprawdę bardzo fajne zajęcie. Jest to jakąś motywacją na pewno dla wszystkich uczniów, którzy aktualnie do szkoły uczęszczają. No i
nasza mała miejscowość i nasza szkoła stają się takimi miejscami, o których zaczyna się mówić, że wypuszczają po prostu absolwentów, którzy w przyszłości osiągają wielkie sukcesy. Teraz nie tylko cała gmina, ale i cały świat będzie przyglądać się poczynaniom Katarzyny Pawłowskiej na kolarskich torach. Mistrzyni świata z przygodzic życzymy kolejnych sukcesów. Pora teraz na pakiet informacji na temat aktualnie prowadzonych inwestycji gminnych. Zaczynamy od ulicy Krańcowej w Topoli Osiedle. To tam spotykamy ekipę budowlaną, która realizuje właśnie prace drogowe. Ten krótki odcinek łączy gminę Przygodzice i Ostrów Wielkopolski. Topola Osiedle jest generalnie miejscowością taką graniczną, bezpośrednio na zapleczu miasta Ostrowa i wiele działek powstających, zabudowywanych są tymi miejscami, właśnie tak jak niektórzy określają, noclegowymi dla mieszkańców, pracowników firm ostrowskich. W ubiegłym roku wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. W międzyczasie trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej, no i dzięki temu możemy już realizować przebudowę drogi. Na ulicy Krańcowej spotkać można ekipę budowlaną, która kładzie tam kostkę brukową. Roboty mają zakończyć się z ostatnim dniem maja. To inwestycja niezbędna, mówi sołtys wsi Topola Osiedle Andrzej Dobras. Inaczej mieszkańcy ulicy Krańcowej oraz osoby, które chcą pobudować tutaj swój dom, grzęzłyby w błocie. Mieszkańcy się dopominali cały czas, no bo tu jest teren trochę taki mokry i teraz to utwardzenie nam tutaj ułatwi ten ruch do miasta, nie? No, bo jedyna droga, która od tego osiedla tutaj była przejezdna. Inwestycja warta 150 tysięcy złotych w całości jest finansowana z budżetu gminnego. To nie jedyne prace, które aktualnie są realizowane w miejscowości Topola Osiedle. Ekipę remontową można spotkać także wewnątrz budynku sali wiejskiej. To tam trwają roboty wykończeniowe, dzięki którym obiekt ma zyskać zupełnie nowe oblicze. Projekt powstał przy wszystkich Radzie Sołeckiej i zrobiliśmy tutaj cały sufit. To są już prace wykończeniowe. Cały sufit jest ocieplony, wentylacja. Prowadzone prace mają uatrakcyjnić salę wiejską, tak by w najbliższej przyszłości mogła zacząć na siebie zarabiać. Jest zrobiona też lada, remont kuchni jest przewidywany, też dalej rozbudowa sali o 6 metrów ta w głąb, nie? Także no, pomału borykamy się z tymi pieniędzmi, ale przy pomocy tutaj wójta i gminy damy sobie radę. Przyjęliśmy taki program kompleksowej modernizacji sal wiejskich na terenie gminy Przygodzice. Sale wiejskie spełniają bardzo ważną rolę spotkań integracyjnych, spotkań rodzinnych i zauważamy praktycznie coraz większe zainteresowanie tymi miejscami. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że samorząd otrzymał dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie ponad 210 tysięcy złotych. Za te pieniądze przebudowana zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych w Chynowej. Na razie opracowany jest projekt tej inwestycji, wkrótce wyłoniony zostanie także wykonawca. Gmina Przygodzice zamierza pomóc finansowo powiatowi ostrowskiemu przy dwóch ważnych inwestycjach drogowych. Pierwszą z nich jest budowa chodnika w Przygodziczkach. Samorząd chce dołożyć do tej inwestycji przy drodze powiatowej 60 tysięcy złotych. Kolejne pieniądze z budżetu gminy, dokładnie 125 tysięcy złotych, zostaną przeznaczone na montaż sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ulicą Zębcowską w Jankowie Przygodzkim. W gminie Przygodzice, a konkretnie na terenie aglomeracji antonińskiej kontynuowane są inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowe instalacje w miejscach, gdzie nie można doprowadzić zwykłej sieci kanalizacyjnej, powstają m.in. w Antoninie, Boguchwałowie, Czarnym Lesie oraz Dębnicy i Hetmanowie. Budowa przydomowych oczyszczalni będzie kosztować niespełna 1 100 000 zł. Prawie połowa tych środków pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym samym roku samorząd ma zamiar ruszyć z budową kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej na ulicy Ostrowskiej w Wysocku Małym.
Ta inwestycja pozwoli na remont niezwykle dziurawej drogi łączącej gminę Przygodzice z Ostrowem Wielkopolskim, ale to dopiero w przyszłym roku. Na razie inwestycja jest na etapie wyłonienia wykonawcy, sfinansuje ją gmina. Kolejną inwestycją, którą gmina ma w tym roku w planach, jest budowa sieci wodociągowej z Dębnicy do Czarnego Lasu. Wodociąg o długości prawie 3 km pobiegnie wzdłuż drogi powiatowej. W samym Czarnym Lesie przy drodze wojewódzkiej biegnie już istniejący odcinek sieci. On także zostanie wymieniony. Gmina ma wkrótce wyłonić wykonawcę tej inwestycji, którą pokryje z własnej kieszeni. Zespół szkół w Dębnicy zostanie wkrótce poddany termomodernizacji, wszystko dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, a konkretnie Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. W ramach projektu planuje się także przebudowę kotłowni. Tradycyjny piec zmieni się na ten, w którym spala się biomasę. Kwietnia 2012 roku już po raz 13 na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyły się targi rolno-ogrodnicze. Rozpoczęło je uroczyste powitanie gości oraz występy lokalnych zespołów ludowych. Do tej pory impreza odbywała się na płycie boiska szkolnego. Jak wiadomo, w tym roku powstał tam obiekt sportowo-rekreacyjny, więc 7 sektorów rozstrzelono po całym terenie szkoły ponadgimnazjalnej. Te stoiska, które są obecnie, to ich powierzchnia jest 1500 m2 większa, samych stoisk, bez przejść, bez dojazdów, niż te, które były przy obiekcie, jak nie było obiektu sportowego. Także uruchomiona powierzchnia już jest większa. Gdyby nie było obiektu sportowego, chcielibyśmy zrobić to na starych zasadach, byśmy się po prostu już nie zmieścili. Na wystawców czekało w sumie ponad 7000 m2 powierzchni wystawienniczej, co pozwoliło na pomieszczenie 205 wystawców. Powierzchnia całych targów wyniosła około 5 hektarów. Dominującą branżą jest branża ogrodnicza. Jest 78 wystawców i zajmują oni około 40% powierzchni wystawienniczej. Na drugim miejscu są wystawcy, którzy sprzedają sprzęt rolniczy, firmy dostarczające produkty dla rolnictwa. Też jest około 57 wystawców, też około 40% powierzchni. To właśnie branża ogrodnicza cieszyła się największą popularnością klientów indywidualnych. Na tych stoiskach domorośli ogrodnicy mogli kupić sadzonki, krzewy, kwiaty oraz nasiona. Oferta producentów była jednak jeszcze szersza. Pelargonie i kosz będzie ładnie zwisało na ogródku. No i magnolie w zacienistym, ciepłym miejscu. Także to, co lubię, to kupuję. Taka przemyślana kompozycja? Tak, tak, oczywiście. No trzeba, bo to jednak troszeczkę kosztuje, więc trzeba to jakoś wykalkulować. Jak się nowości sprawdza, czego się nie zna, się korzysta z porady, jakie podłoże, jaki grunt i wybierać jak najbardziej. No w tej chwili okres pracy w ogrodach i czas sadzenia tych rzeczy, aby nie przemarzały. To jest podstawowa rzecz. A na amatorszczyźnie to człowiek się uczy dużo. W takim miejscu. I tutaj można takie porady uzyskać? Podejrzewam, że tak. A przede wszystkim od producentów, nie handlowców, a od producentów. To jest ważne. Tuje oraz inne krzewy, takie mniejsze, no idą jak świeże bułeczki. No zarazem na pewno tak, ale wie pan co, w handlu trzeba być jednak ugiętym. To jest najważniejsze i no trzeba jakoś z klientem tutaj żyć, rozmawiać dużo, nie? Bo klient chce wszystko wiedzieć od razu, nie? Ale bardzo fajnie się sprzedają. Pan też sprzedaje informacje na temat tego, jak sadzić i tak dalej? Ja się pielęgnacją terenów zielonych, także doradzam, usługę też prowadzę. No i sprzedaję też, hurtowo, detalicznie. Branża rolnicza także cieszyła się dużą popularnością. Dla amatorów cięższych prac wokół domu przygotowano specjalne pokazy sprzętu. Znalazło się także coś dla pań. Słowem, dla każdego coś dobrego. Targi rolno-ogrodnicze już wpisały się tutaj w obraz gminy Przygodzice. Już 13. edycja świadczy o randze targów i zainteresowaniu. Bardzo się cieszymy, że właśnie na terenie gminy Przygodzice tak duża impreza wystawienniczo-promocyjna również dla gminy Przygodzice się odbywa. Jak już się rozpoczynają targi w Przygodzicach, to jest już zwiastun, że wiosna jest blisko. Dziś akurat jest to w sposób widoczny, bo piękna pogoda, super
super frekwencja, także myślę, że jest to bardzo trafiona inwestycja i warto dzisiaj właśnie z różnymi gośćmi, którzy tu przebywają, rozmawialiśmy, warto by pomyśleć, żeby to miejsce wykorzystać jeszcze na targi innego typu, ale póki co targi ogrodnicze dominują i oby tak było przez następne lata. W słoneczną niedzielę 22 kwietnia Przygodzice mogło odwiedzić nawet ponad 10 tysięcy osób. W przyszłym roku organizatorzy chcą powiększyć powierzchnię wystawienniczą o kolejne 1500 metrów kwadratowych. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania miejsca szczególnego dla gminy Przygodzice, gniazda Bocianiego, które to gniazdo gości znakomitą parę, która teraz wysiaduje 5, myślę, bardzo udanych jajek, z których będzie, myślę, gromadka 5 równie udanych piskląt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Gmina Przygodzice – Inwestycja w przyszłość.